Grupa kulszowo-goleniowa to zespół mięśni biegnąca po tylnej stronie uda, w skład której wchodzi mięsień półsienisty, mięsień półbłoniasty oraz mięsień dwugłowy uda, który ma swoją głowę krótką oraz głowę długą. To właśnie ona ulega najczęściej naderwaniu, powodując tym samym ból oraz przerwę w treningach. W profilaktyce wynikającej z mechanizmu urazu rekomendujemy ćwiczenie, jakim jest martwy ciąg jednonóż. Dzięki niemu w sposób ekscentryczny wzmocnisz włókna mięśniowe, poprawisz ich tolerancję na rozciąganie i tym samym zmniejszysz potencjalne ryzyko urazu w przyszłości. W kompleksowym podejściu do rehabilitacji, oprócz czasu, który musi upłynąć w procesie gojenia tkanek miękkich, istotne jest przeanalizowanie, które segmenty w ciele są najsłabsze, które należałoby wzmocnić, aby zrównoważyć napięcia mięśniowo-powięziowe w całym ciele. Bardzo często zbyt duże napięcie w obrębie mięśni zginających biodro oraz brak kontroli motorycznej są przyczyną urazów grupy kulszowo-goleniowej, szczególnie w sportach dynamicznych. Dla precyzyjnego zdiagnozowania problemu oraz wdrożenia indywidualnego procesu rehabilitacji rekomendujemy wizytę u specjalisty. Po przeprowadzonym badaniu fizjoterapeuta wdroży odpowiednią terapię manualną, zaleci ćwiczenia oraz dodatkowe zabiegi w celu przyspieszenia procesu gojenia. Jeśli materiał, który przedstawiliśmy, nasunął kilka pytań, zostaw je w komentarzu lub skontaktuj się telefonicznie. Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała oraz zapoznania się z wcześniejszymi materiałami na kanale.